Cześć, witajcie w kolejnej części IF Online. Dzisiaj machniemy sobie szósty chapter Sisters of IF. No i powoli zbliżamy się do końca. Zostanie nam jeden, który już z pewnością zrobimy w kolejnym filmie, ponieważ nagrywając to inaczej. Kiedy to nagrywam, jest godzina trzecia, więc raczej nie ogarnę dwóch chapterów. Laleczkę zabić, czajcie to. Teraz się będę bawił w bieznego kuriera. Ale inna sprawa, tak patrzę na nazwisko posiadacza tej lalki. Czy to nie jest czasem ta laska, którą musiałem zabić? Pamiętajcie o tym, żeby zabrać ją z ładowni, nie? Żeby nie było lipy. Znaczy się do ładowni statku z item hangaru. Właśnie, nie wiem, czy mówiłem o tym wcześniej, czy nie wspominałem o tym w poprzednim filmie. Ważna sprawa dla tych, co dopiero zaczynają. Remapujcie skille sobie. Naprawdę przyspiesza to skille. Źle się wyraziłem. Statystyki waszego bohatera. Odpowiednio przemapowane naprawdę bardzo mocno boostują naukę skilli. Zaraz wam powiem, jak ja to przestawiłem. Percepcja 23, pamięć 19, siła woli 19, inteligencja 21 i charyzma na 17. Jest to taka podstawowe ustawienie na sam początek gry. Dodatkowo warto też zainteresować się implantami. Faktem jest to dość drogi biznes, bo za implanty plus 3 płaciłem pomiędzy 10 a 15 milionów, więc o właśnie, tutaj wam pokazuję. Tak jak mówiłem, od góry. Tutaj mamy implanty. Wszystkie, które poza charyzmą. Charyzmę mam na 1. Całą resztę mam implanty plus 3. I tak jak mówiłem, cena pomiędzy 10 a 15 milionów. Uważam, że są to dobrze wydane pieniądze. Kupiłbym lepsze, bo są jeszcze plus 4 i plus 5 implanty. Ale raz, że są diabelnie drogie, więc to raczej na późniejszym etapie gry. A dwa, że też potrzebne są do nich skille, których na chwilę obecną nie posiadam. Dzisiaj jest trochę inaczej, ponieważ komentuję swój film, a nie nagrywam ścieżki dźwiękowej w trakcie filmu. O, tutaj spójrzcie, mam 365 dni. Zajmie mi nauczenie tych wszystkich skilli. Przed zamontowaniem implantów i remapowaniem skilli było to 420, więc praktycznie 2 miesiące zaoszczędzone. No, chyba dobry interes. No, wracając właśnie. Zapomniałem włączyć nagrywania.
Tak mi się wydaje, że zapomniałem. Myślałem, że kliknąłem, ale wychodzi na to, że nie. Dlatego dzisiaj komentuję swój własny film. No, standardowo wrzucamy tutaj do pojemnika, no. Misja, jakich było wiele, więc nie powinno być z tym problemu. Z jednej strony podoba mi się to automatyczne akceptowanie misji w kosmosie i ich zdawanie. Z drugiej jakoś, nie wiem, jednak czuję się lepiej jak wracam po każdej misji do bazy. Mam jakoś większą kontrolę nad tym. Czytałem też troszeczkę o jump-klonach. W sumie dość fajna sprawa, bo jeżeli ktoś chce się bawić w PV... Ostrzeżenie, że jeżeli mam na pięku z tą korporacją, no to mogą mi się dobrać do dupska, ale z nikim nie zadzierałem póki co, więc latam w miarę spokojnie. No, wracając do jump-klonów. Fajna sprawa, jeżeli ktoś chce się bawić w PvP, a na swojej głównej postaci, nazwijmy ją, ma już zamontowane, tak jak ja tutaj na przykład, różne implanty. Wiadomo, że w razie śmierci, w razie kiedy zniszczą ci kapsułę, ten klon ginie. Stracisz wszystkie implanty. Dlatego w PvP lepiej bawić się Golasem, takim, który nie posiada implantów. Ewentualnie, który ma takie implanty, że nie będzie nam żal ich stracić. Ewentualnie implanty, które są typowo pod PvP. Także możemy sobie swoją główną postać zostawić bezpiecznie w domku. A polecieć postrzelać jakimś tam klonem, nie? Stracimy statek, stracimy klona. Nie stracimy implantów. Teraz sprawa druga, co do klonów, jeżeli swojego klona, przesiadłbym się na swojego klona, zostawił swoją główną postać, tą, którą teraz mam, tą z implantami, jako nieaktywną, szkolenie niestety by się odbywało wolniej, ponieważ implanty, które masz, w nieaktywnym klonie są nieaktywne. No, w sumie logiczna sprawa, nie? Kurde, powinna być czwarta, jest trzecia. Co tu się od Janie Pawła? Naprawdę, mogliby sobie już odpuścić te zmiany czasu, jakoś kompletnie mnie to rozpierdala zamiast polepszać. Thank you.
miło z ich strony, że jeżeli mamy jakąś misję, w której jest konieczne skanowanie, tak, czy jak to tam nazwać, tutaj dają nam od razu tak analizer w razie, gdybyśmy takowego nie posiadali. W ogóle nie, się zakręciłem w tym miejscu jak paczka gwoździ. Zaraz zobaczycie, jak będę w statek fitował, co ja odpierdoliłem, nie? No, tu się upewniam, czy będę musiał skanować, bo no, nie chciałem zmieniać fitów, tak? Patrzcie na Mistrzostwo Świata, nie? Nie wiem, co mi się zgrzało na stykach, że pomyślałem, że skaner jest na high slotach, nie? Dlatego się tak spłakałem, że będę musiał go zamontować. Tu oczywiście moje zaskoczenie, o co kaman. A to już mi trochę ulżyło, bo tak naprawdę i tak nie używam zbyt często tego laserowego namierzania. Nie ma jeszcze nawet takiej potrzeby. Także szczęśliwy poleciałem dalej. Staram się obierać taki cel, który pożyje jak najdłużej, żeby orbitować wokół niego. Robię to po to, żeby statek nie stał w miejscu, tak, nie był łatwym celem. Dronów tutaj to nie jest tak, że zapomniałem. Świadomie ich nie wypuściłem, chciałem zobaczyć, czy będzie to jakiś większy problem, większe wyzwanie dla mnie? Czy na spokoju jeszcze ogarniemy to bez większych problemów? No, trwa to sporo dłużej niż jakbyśmy wypuścili nasze latadeła. No ale jakoś tak
Trochę tak, jakbyśmy się od much odganiali. Wkurzą, ale za dużo nie zrobią. Dobra, tutaj sobie skipniemy zbieranie itemków. Dobra, wszystko zebrane, więc lecimy skanować. Jak widzicie, kilka ciekawych fantów się zebrało, nie jest może to szał. Ale coraz lepsza technologia z chłopaków wypada. Staram się to ogarnąć. Wiem, na jakiej zasadzie to działa, tak? Cyfry pokazują mi, ile jeszcze nam brakuje do miejsca, do którego chcemy dotrzeć. Ale nie ogarniam tego. Już wam mówię czemu. Teoretycznie to coś tam z gwiazdką, tak? Schodzi mi minus 10. I zostało mi teraz 15, tak? Tu jest 20. Więc teoretycznie nie powinienem tego przejść. Czy powinienem? No nie wiem, jak skończymy wszystkie misje u siostrzyczek, myślę, że zajmiemy się trochę bardziej na poważnie właśnie skanowaniem, żeby ogarnąć temat, ogarnąć mechanikę, bo tak pół na pół po omacku, tak, z tym działam. Docking permission requested. Docking request accepted. Szczerze wam przyznam, że myślałem, że te misje od siostrzyczek, tak, no będą czymś, co da nam trochę więcej, może niekoniecznie uzbrojenia, trochę więcej technologii, jakieś statki, coś się załapiamy. Jak na razie tych misji walnęliśmy kilkanaście, tak, szósty rozdział robimy. Szósty. W każdym jest około 5 misji, no to nawet kilkadziesiąt. I tylko kasa wpada. Więc no trochę Lipton. Może chociaż na zakończenie będzie coś dobrego.
się ich tu namnożyło jak komarów. No to już się nie szczypałem, no. Nie ma po co, tak? Sprawdziłem co chciałem, także drony wypuszczone i... Heja. W sumie fajna różnorodność statków. Już to mówiłem, ale powtórzę to jeszcze raz, powiem wam. Drony robią taką robotę. Ja czasami nie nadążam namierzyć statku, nie? Tak jak początkowo moje podejście do nich było takie, a drony, no dobra, niech sobie są. Tak teraz, no nawet statek mam zafitowany częściowo pod nie, nie? Zwłaszcza, że mam już skille, żeby używać medium dronów, więc też są wytrzymalsze i mocniejsze i silniejsze. Dobra, rozwalimy tego jednego jeszcze. Tutaj sobie machniemy cięcie. A ja sobie pozbieram w tym czasie złom. Dobra, słomik ogarnięty. Lecimy po dokumenty. Nie odmontowywałem tutaj skanera, bo nie wiedziałem, czy nie będzie potrzebny jeszcze do tej misji. No, okazuje się, że tutaj zwykły cargo container bez niczego był, więc... Więc nie był on potrzebny. No ale tak jak mówię, no tego lasera też dosyć rzadko używam. Póki co nie ma tu przeciwników, którzy mi jakoś by mocno pod górkę zrobili, więc... dużej straty nie było. Warp drive active. Docking permission requested. Docking request accepted. Tutaj do naszego starego przyjaciela mamy się zgłosić. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest on, bo
facja ta jakoś podobna, albo jego brat bliźniak może. Trzy skoki, więc na luzie tutaj nawet nie będziemy cięcia robić. Co wam powiem, misje Sisters of Eve wydaje mi się, że są nawet łatwiejsze od niektórych misji agentów. Na pewno mniej skomplikowane. Nie sądzę, żeby ktoś gdzieś utknął czy się zagubił, no ale jeżeli, to się poleca. Tutaj standardowe ostrzeżenie, no ale tak jak już mówiłem, nie mam z nikim napięku, więc mogę latać w miarę bezpiecznie. Mnie ten wrak zainteresował, tak szczerze mówiąc, kusiło mnie, żeby podlecieć i obejrzeć go, ale na czyimś terenie wolałem nie ryzykować. Tak. Teraz patrzę, że przez Iwkę strasznie zaniedbałem Wiedźmina, ale no ale Wiesiek jakoś specjalnie no nie robił wyświetleń. Docking permission requested. Docking request accepted. Więc chyba nikt na mnie nie będzie krzyczał, że chwilowa przerwa jest. Oczywiście go skończę, bo bardzo lubię Wiedźmina i sam dla siebie chętnie w niego pogram. Ale no w tej chwili no niestety Iwka ma pierwszeństwo. Tu się zakręciłem, myślałem, że nie zdałem jeszcze misji, że ją zdaję, a nie, że przyjmuję nową, nie? Ale szczegół późno było, więc
Tak się zastanawiałem, czy będę tutaj walczył z jednym koksem, czy z jakimś lamerem, który będzie miał 10 obstawy, no ale... Okazało się, że koleś stanął do walki. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Koleś uniósł się honorem i stanął do walki w pojedynkę. Teraz tak właśnie patrzę na jego opis. Independent Vet. Niepodległy weterynarz, czy co? W ogóle świnia, bo ja tu sobie oglądam, kurde, jego statek, a ten zaczął do mnie strzelać. No kuźwa. No jak tak można? Strasznie szybkie są te misje. Naprawdę ich wykonanie to jest chwila moment. Najwięcej czasu w tych wszystkich chapterach zajmuje przelecenie z miejsca na miejsce, pozbieranie złomu. Myślę, że jakbyśmy tylko zajmowali się wykonywaniem misji, byłaby to chwila moment, tak? Jeden dzień? Nawet nie, jedno popołudnie pewnie i by dało radę pyknąć, kurwa, widzieliście to? 22 skoki, nie? Masakra. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Więcej czasu latacie, niż faktycznie coś się dzieje. Dobra. Machnę tu cięcie, żeby was nie zanudzać. I do zobaczenia za 22 skoki. Te 20 skoków zajęło mi prawie pół godziny. 25 minut jakoś. W sumie tak nagrywanie miałem cały czas włączone, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, nie? Po drodze. W którymś sektorze nawet mijałem jakieś statki przeciwnika, ale już byłem w warpie, więc z niego nie wychodziłem. Żeby się z nimi pobawić. Zresztą mam misję do wykonania, tak? Dodatkowo wciąż nie wiem, jak to wygląda, jak zaatakuje nawet wrogie statki, w jakim systemie o wysokim stopniu bezpieczeństwa, czy Concorde mi się do dupska nie dobierze. Tutaj bym musiał podpytać. Docking request accepted. Normalnie bałem się, że mnie wywali, nie? Coś grubo się połączyć nie mógł. Nie wiem, czy agentka akurat na kiblu była, czy co, ale nie chciała odebrać ode mnie. No i zaczynamy chapter 7 i ostatni. Także tutaj będziemy powoli kończyć ten filmik.
Jest tylko jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wam pokazać, nim zakończymy. Coś, na co wpadłem przez zupełny przypadek. Tutaj nie mogę ogarnąć, czemu mój home station ciągle jest ten pierwszy, a nie ten, który ustawiłem. Dobra, wracając do tego, co chciałem wam pokazać. Pamiętacie, jak się męczyłem z rakietami? Wchodziłem w fitowanie, brałem rakietę, ładowałem pojedynczo. Patrzcie na to. Prawy przycisk, załaduj wszystkie. A ja się kuźwa z tym pierdzieliłem. Wszystkie się ładują. Dwa kliki i masz wszystko załadowane. No mówię, no dopiero poznaję tą grę. Jest tutaj jeszcze mnóstwo rzeczy, pewnie takich, które nie wiem, które ułatwiają grę. Do tego tutaj właśnie jest jakiś auto-reload. Nie wiem, nie testowałem tego jeszcze. Pobawimy się w następnym filmie, zobaczymy. Także chwilowo ustawię to włączone. W następnym filmie będziemy wiedzieć, czy się same załadują, czy nie. Docking permission requested. Docking request. Dobrze. Z mojej strony to tyle. Chapter 6 zakończony. W następnym filmie chapter 7 i zakończenie. O. Czego? Misji siostrzyczek. Chciałem użyć jakiejś ładnej nazwy, ale nic mi akurat do głowy nie przychodzi. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia.